Witajcie, dzień dobry, dobry wieczór. To już 19 odcinek rozmów po godzinach. Wow, jesteśmy naprawdę zszokowani, że ale udało my co nam się... tydzień jesteśmy zszokowani. Ale oczywiście, że tak. To się nic tutaj nie zmienia, jeżeli o to chodzi. No i prędko się nie zmieni, no chyba, że przestaniemy być zszokowani, bo przestaniemy nagrywać. Dobrze, wracając do naszego wstępniaka. W rozmowach po godzinach witają Was, Ola i Błażej. Witajcie. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o temacie, który odległy jest od tego, co słyszycie cały czas i czym na pewno przeciążeni jesteście, jeżeli tylko czytacie lub słuchacie tego, co się dzieje w mediach. Także my dzisiaj chcielibyśmy z Wami porozmawiać o tym, jak zbalansować swoje życie i swoją pracę. Czyli jak to ładnie się mówi, work-life balance. Jak uzyskać, jak spróbować... Uzyskać złoty środek pomiędzy angażowaniem się w pracę i życiem poza pracą, domowym, towarzyskim, jakkolwiek to nazwiecie. Czy inspiracja przyszła do mnie któregoś razu, jak wracałem z pracy? I tak jakoś zastanawiałem się nad tym tematem, właśnie jeżeli chodzi o wyłapanie balansu, wyłapanie takiej równowagi, czy da się, czy się nie da. Wydaje mi się, że my w miarę nam się udaje w sumie. Może tak, może nie. Znaczy nie, kochanie, no nam się udaje w miarę, dlatego że żadne z nas nie pracuje w korpie. No ja chwilowo mam pracę w domu, więc wiesz, u mnie ciężko wyjść z pracy, tak na dobrą sprawę. I tutaj u mnie granica jest bardzo mocno zatarta, tak? Bo nie wiadomo do końca, kiedy ja pracuję, a kiedy nie pracuję. Kiedy nawet jak oglądam coś, to robię to pod kątem inspiracji, researchu, jakkolwiek to nazwiesz, a co robię dla własnej przyjemności i odmóżdżenia. U mnie to jest o tyle, jakby ta granica jest taka bardzo... płynna. Dokładnie. U ciebie jest o tyle łatwiej, jeżeli chodzi o tą pracę zarobkową, standardową, etatową, że raczej jest tak, że zamykasz drzwi, przychodzisz do domu i ta praca ciebie raczej nie ściga. Nikt do ciebie nie dzwoni, że musisz jeszcze coś wysłać, coś zrobić. Ja nie mówię, że o tym nie myślisz, bo... Ale zdarza się, bo akurat dzisiaj wziąłem wolne na dzisiejszy dzień i była sytuacja, że przychodziły nam maile, czy przychodziły informacje na Teamsach, bo się na ten jeden dzień nie wylogowałem, bo jakbym się wylogował, to zapomniałbym jutro, że mam się zalogować, bo generalnie jak się loguję, to tylko się loguję na samym początku mojej zmiany i potem po dwóch tygodniach się zalogowuję. Ale wiesz, o co chodzi? Nikt do ciebie nie dzwonił, że musisz coś zrobić. Ty się nie wylogowałeś, więc ci te maile przychodziły, ale to już jakby był twój wybór, że się nie wylogowałeś. Nikt do ciebie specjalnie nie dzwonił i ci gitary nie zawracał. Tak. Ja mam jedyny problem tego typu, że mój mail służbowy, który mam, ja z niego zacząłem korzystać jeszcze przed tym, jak zacząłem pracę w bibliotece, w związku z tym ja mam bardzo dużo rzeczy podłączonych pod ten mail, które właśnie datowo wyprzedzają moją pracę w bibliotece i potem w momencie, jak loguję się na różne portale, czy po prostu stowarzyszenia i tak dalej, ciężko potem to zmienić, znaczy ciężko, no... Nie wiem, jakoś tak po prostu... Czasem ciężko spamiętać, gdzie, co, jak. No, to też o to chodzi i jakby to powoduje, że moje życie zawodowe i to, co robię dla siebie, one są w tym mailu właśnie pomieszane, że raz przychodzi jedna informacja, raz druga i jakby z tego maila nie chcę się wylogować, żebym po prostu mógł dostawać te informacje, które są dla mnie istotne, a czasami po prostu... Łatwiej jest coś załatwić, używając formalnego maila, a nie tam jakiegoś po prostu, nie wiem, tam Gmaila, Yahoo, czy jakiegokolwiek innego. Bo po prostu takie coś może sobie założyć każdy. Natomiast jeżeli chodzi o różne inne kwestie, czasami jest niezbędne to, żeby podać po prostu, że jest jakaś firma, czy ktoś jest za tobą.
bo to jest niestety bardzo istotne. Okazuje się, że niby wszyscy mówią, że nie, nie, a tu się okazuje, że w realnym życiu tak naprawdę to tak to wygląda. Lepiej wygląda, jak masz po prostu takiego bardziej profesjonalnie wyglądającego maila. No, zdecydowanie. A teraz tak, patrząc na ogólnie twoje doświadczenie zawodowe w całym życiu, jak to wyglądało na przestrzeni tych prac, które miałeś? Były takie, które bardziej zaburzały ten twój work-life balance, czy raczej mniej więcej to wyglądało wszędzie tak samo? Jeżeli chodzi o tą pracę, to rzeczywiście to jest tak na tyle komfortowa praca, że tak jak właśnie żona mówiła, że zamykam drzwi i w większości wypadków nie ma sytuacji, że rzeczywiście będą mnie nękali jakimiś sprawami, które muszą być załatwione, bo to jest wrzucane po prostu tam właśnie na jedną z tych platform, ta informacja, czy Teamsy, czy właśnie mail. Natomiast jeżeli chodzi o poprzednie prace, zdecydowanie zdarzało mi się w trakcie, jak robiłem doktorat, to i miałem się różnych zajęć i nie ukrywam, że było to trudne. Pijemy po raz pierwszy. Pierwszy raz zauważyliśmy. Mam nadzieję, że to był twój pierwszy raz, jak to powiedziałeś. Był pierwszy, bo ja mam już taki wewnętrzny radar, że po prostu jak już mi się wymsknie, to już po prostu pojechało. Trudno. I pracowałem też, bo pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, gdzie pracowaliśmy. Ja zupełnie o tym zapomniałem, bo to był taki bardzo, bardzo krótki epizod w moim życiu. Pracowałem w jedynym w Irlandii kinie na świeżym powietrzu. A, faktycznie. A mówiłeś mi. Przypominam tak, sobie. To był bardzo, bardzo krótki epizod. No i to było tak, że to był kontrakt po prostu z 0 godzin. W związku z tym ten telefon po prostu mógł w każdej chwili się pojawić i to szczególnie właśnie z nastawieniem na to, że to musiał być wieczór albo głównie miał być to weekend. Mhm. Więc jakby to było na tyle zaprzątające moją głowę, że powodowało, że musiałem po prostu planować swoje rzeczy i planować na tyle, żeby być dostępnym. I mimo nieposiadania godzin musiałem być po prostu dostępny, bo jeżeli byłby telefon, że muszę przyjechać, no to trzeba by było przyjechać. Czyli umawianie się na jakieś imprezy, na picie, no tak średnio w takiej sytuacji. Tak jak mówię, nie trwało to jakoś długo. Zresztą cały ten projekt niestety też nie przetrwał próby czasu, bo oni się bardzo szybko zawinęli. Po prostu tam był problem, że biznes był źle rozpisany i to po prostu nie przynosiło takich efektów, jakby no, ale chcieli. Ale Irlandia chyba nie jest też dobrym krajem do takiego biznesu przy takiej pogodzie. Mogłabyś się zdziwić, ponieważ tam były dwa ekrany, czyli wyświetlano praktycznie cały czas, były filmy, dwa równolegle leciały i po jednej stronie było zrobione tak, że były takie dołki wykopane pod odpowiednim kątem, że po prostu jak parkowałaś, to wtedy kąt patrzenia na ekran był dużo lepszy, aniżeli po tej drugiej stronie i mało tego, miałaś zadaszenie nad każdym z tych miejsc. W związku z tym, jeżeli na przykład padał deszcz, śnieg, no mgła, to już w ogóle no zapomnij, ale jeżeli chodzi o jakieś tam trudniejsze warunki pogodowe, jeżeli chodzi o deszcz, śnieg, dało się jak najbardziej oglądać. Nie było problemu, to dodawało jakby smaczku tej całej sytuacji, że siedzisz tam, wtrażasz sobie popcorn, tak, i ta cała historia. No, bywało tak, że dość dużo ludzi przyjeżdżało, szczególnie jak były jakieś premiery, bo to też było dużo tańsze. No tak. Bo jeżeli wykupowałeś sobie po prostu na samochód, bo to było wjazd na samochód, a nie na ilość osób, to bilet wychodził, no potrafił wyjść mniej jak tam powiedzmy 1/4 biletu po prostu takiego zwykłego do kina, więc to się opłacało, więc ludzie przyjeżdżali i po prostu zamawiali od razu jedzenie i wszystko i po prostu cieszyli się tym, więc tu nie było problemu. No ale to właśnie jeżeli wracając do tego zbalansowania, to tamten balans był bardzo, bardzo niefajny, bo pamiętam, że też miałem taki plan, że chciałem, ja to robiłem już trochę wcześniej, że byłem zaangażowany w scenę startupową i
Były takie weekendowe startupy, tam programy startupowe, że Startup Weekend po prostu to się nazywało. I to były bardzo fajne, zaczynało się w piątek wieczorem i cała sobota, cała niedziela. No i nie... A, złapałem się, w trakcie się złapałem. I była sytuacja, że właśnie chciałem na jedno z tych wydarzeń się wybrać i no, miałem rozmowę z tą szefową, bo nagle ona po prostu się oburzyła, że ja tak naprawdę przedkładam coś takiego nad moją pracę. Mhm. I to było takie, że niemalże jak ja śmiem, żeby w tej sytuacji, że jak ona proponuje mi taki niebywale po prostu złoty kontrakt na 0 godzin, że ja niemalże odrzucam pracę. No i wydaje mi się, że chyba po tym tak naprawdę się pożegnaliśmy, bo to po prostu nie miało sensu. Ja mówię, no dobrze, no jakby nie ma problemu, mamy warunki, mamy, jakby możemy się porozumieć, ale jeżeli nie możemy się porozumieć, bo moje życie nie kończy się tylko i wyłącznie na tym, że mam być więźniem mojego pracodawcy, który tak naprawdę zapewnia mi no, średnie zarobki. Dobrze, były to ciężkie czasy, przyznaję, bo to było jeszcze po recesji i tej pracy aż tak bardzo dużo nie było. I to nie jest tak, że wtedy się pracę bardziej szanowało aniżeli teraz, tylko po prostu trudniej było tą pracę zdobyć. Ale też tych godzin tam nie było nie wiadomo jak dużo. I właśnie przez to, że to była śmieciowa umowa, no to też tak bardzo ograniczało moje życie, więc no nie chciałem jakoś tego tak bardzo kontynuować w ten sposób, że wszystko bym po prostu rzucił, dlatego że ktoś mi każe i to też nie było tak, że jeżeli to było raptem parę godzin w tygodniu, to nie była gardłowa sytuacja, że jeżeli to dodawało mi tam nie wiem, jakąś dosłownie niewielką ilość, bo to z tego co pamiętam to chyba było 8 euro na godzinę czy coś takiego, to nie są małe pieniądze, natomiast jak tych godzin było dosłownie kilka w weekend i to angażowało mnie tak bardzo, więc jakby też nie miałem powodu do tego, żeby się naginać pod tego pracodawcę, zresztą niezależnie od tego ile miałbym zarabiać. Wydaje mi się, że naginanie się pod pracodawcę nie jest do końca zbyt dobrym rozwiązaniem. Już każdy oceni według siebie i według swojej sytuacji finansowej i rodzinnej. No natomiast wydaje mi się, że trzeba po prostu w pewnym momencie powiedzieć, jeżeli się ma taką możliwość, że nie, bo stawianie tych granic wydaje mi się jest dość ważne. Ja wam mogę powiedzieć, że opowiadałem wam o tym, że u nas się bardzo dużo pracowników zmieniło od kwietnia tego roku, bo tam akurat 10 osób przyszło jednego dnia do pracy, bo tak to było jakoś dziwnie zaprogramowane i włącznie z dyrektorką biblioteki i to spowodowało, że ona jak przyszła, to jest zupełnie ma inny styl zarządzania, bo ona ma taki bardzo hands-on, że ona podejmuje decyzje niemalże w każdej sprawie, lubi być zaangażowana i tak dalej. Poprzednia dyrektorka była zupełnie odwrotną osobą, jeżeli chodzi o zarządzanie, że ona była zupełnie po prostu, ona chciała podjąć decyzję, żeby to się magicznie wydarzyło i ona nie była zaangażowana w jakieś drobne detale i to powodowało, że na przykład moja bezpośrednia przełożona, ona lubiła to, ponieważ ona się bardzo dobrze dogadywała z tą dyrektorką, bo miały po prostu ten swój układ i nagle okazało się, że ten zupełnie inny styl pracy powoduje, że moja szefowa nagle też wycofała się z tego, żeby oddawać swój darmowy czas ponad czas pracy, więc ja nagle zobaczyłem, że moja szefowa po prostu podejmuje decyzję troszkę inaczej i zaczyna też bardziej wycofywać się z tego, żeby oferować darmowe godziny dla swojego pracodawcy, ponieważ nie czuła, że to jest coś, co współgrało dobrze w tym momencie z nią, więc na przykład taka refleksja po prostu z ostatnich kilku miesięcy na temat tego, jak można zarządzać i być zarządzanym, ale jeśli chodzi o zarządzanie czasem, no to był taki bardzo widoczny przykład dla mnie, że ktoś po prostu przez zmianę tego, z kim współpracuje, zaczyna po prostu zmieniać swoje podejście do pracy, może niekoniecznie, ale do sposobu
oddawania siebie jako pracownika i swojej dostępności. Okej, okay. Czyli zaczęła być bardziej asertywna, jeżeli zdecydowanie o tak, to dużo większą asertywność była w stanie w tym momencie po prostu wprowadzić w swoje życie zawodowe. Natomiast jeżeli chodzi o inne prace, tak, no muszę, po prostu staram się w tym momencie sobie dokładnie przypomnieć, ale na przykład wiadomo, przez 4 lata prowadziliśmy własną działalność gospodarczą i w takiej sytuacji wyjście i zamknięcie czegokolwiek, jakiejkolwiek drzwi, nie ma takiej możliwości, bo to pracuje w mózgu z tyłu głowy przez calutki czas. I najgorsze były te sytuacje, gdzie po prostu niektóre rzeczy musiały być zrobione, one nie przynosiły żadnych owoców finansowych, a one były tylko pożeraczami czasu. Albo robiło się jakieś rzeczy i nie wiem, po prostu jakiś rodzaj marketingu i zastanawiało się, czy to przyniesie jakieś rezultaty, czy nie, ale w każdą czynność, zanim tak naprawdę się coś tam zaczęło robić, no to trzeba było się zastanowić, czy właśnie ten czas można na to poświęcić, czy nie. I zawsze było jakieś zaangażowanie większe czasowe, czyli nawet jeżeli cokolwiek się chciało zrobić, to było zaangażowanie czasowe, że trzeba było wejść w to, trzeba było coś przygotować, że to nie można było po prostu tylko, a no to tam godzinkę poświęcę. Nigdy nie było żadnej rzeczy, która była poświęcona, na którą trzeba było poświęcić godzinkę. I do tej pory się śmieję, że jak czasami pojawia się, który w kalendarzu? 19. Tak, to były co 2 miesiące było rozliczenie VAT-u, bo tutaj było w systemie 2-miesięcznym, teraz jest w systemie chyba półrocznym. No i powiem wam, że to wryło ci się w tak, pamięć. Tak, zdecydowanie. To nie jest tak, że w tym momencie mam bezsenne noce z tego powodu, natomiast na tamten moment zawsze miałem takie ciśnienie, że to musi być zrobione i mimo, że być może gdzieś tam udałoby się, że nie ma takiej restrykcyjności, że jeden dzień to tam powiedzmy jakoś by się udało, nie wiem, może prześlizgnąć, bo skala biznesu nie była jakaś duża. Natomiast ja nigdy się nie chciałem po prostu stawiać w tej sytuacji, żebym musiał się tłumaczyć z tego jednego dnia. Po prostu. Taka osobowość. Pod tym względem jesteśmy bardzo podobni, że jeżeli o to chodzi, to ja też zawsze raczej się starałam trzymać terminów. Teraz mi to bardziej ucieka, na przykład jeżeli chodzi o płacenie za różne rzeczy, które mi jeszcze z Polski zostały, tam za polski telefon albo za coś tam, to mi się troszkę zapomina. Kiedyś miałam tak, że wszystko było, wiecie, od razu jak pojawiała się faktura, to było myk, a teraz jakoś tak, nie wiem... Tryb życia mi się zmienił i ja bym to zrzucił na kark tak naprawdę tego, że wszystkie te rzeczy są opłacane, no schodzą z konta automatycznie. Nie. No właśnie o to chodzi, że nie, że jakby polski numer, za każdym razem przychodzi faktura i ta faktura mi przychodzi SMS na polski numer, że jest faktura, przychodzi mi mail i przychodzi mi powiadomienie w aplikacji jeszcze i ja i tak bardzo często zapominam o tym i dopiero mi przyjdzie już drugi, uwaga, zbliża się termin płatności twojej faktury, ja wtedy, a faktycznie nie zapłaciłam za telefon. Wiecie, to nie są jakieś tam ogromne kwoty, bo ja mam ten taki minimalny abonament utrzymany, żeby mieć polski numer cały czas i on nam się też przydaje do jakichś tam pojedynczych rzeczy, natomiast no zapominam o tym, zapominam, więc... No ja dlatego o tym mówię, że tutaj jest taka instytucja standing order, że wypełniasz dokumenty, tak, i samo się ściąga. Tak, ale w Polsce też się chyba da. Tak. Też no, wydaje mi się, że to nie jest jakaś tam magiczna rzecz, której nie da się załatwić. Nie, nie, ja po prostu tego nigdy nie robiłam, bo zawsze byłam na tyle zorganizowana, że mi to nie było potrzebne i jakby to miałam poukładane, a teraz ponieważ jakby może inaczej, ja byłam jednoosobową firmą i działalnością, tak, a teraz finanse mamy podzielone, w sensie wszystko jest nasze, no bo taki mamy układ, że wspólnie, no to wiesz, trochę inaczej do tego podchodzę, mam wrażenie i dlatego jakoś tak, nie wiem, albo się wyluzowałam będąc matką, nie, to na pewno nie. Po prostu masz mniej tych rzeczy i to jest, to się pojawia raz na rzadko kiedy i to chyba z tego głównie wynika. Tak więc nie, teraz jeżeli o to chodzi, to ja akurat nie bardzo. Natomiast ja w przeszłości generalnie
No, bywało różnie i podłużnie, bo jakby zaczynałam od pracy w call center i tam ciężko było o taki fajny złoty środek, dlatego że jakby niby mieliśmy te grafiki ustalane na 2 tygodnie do przodu, ale powiem wam szczerze, że ja tylko pamiętam, no to było bardzo dawno temu już, taka jest prawda, bo to było 15 lat temu, więcej nawet, to był 2007. Przy szkole byłaś. Przy szkolu, no ja wiem, no tak, no bo ja mam 25 lat cały czas przecież, oczywiście. Ale było, nie pamiętam w ogóle tych takich, wiesz, tak jak teraz, jak ty masz ten tydzień wolny, no to ja to na razie pamiętam, nie wiem jak będzie później, ale nie pamiętam tych dni wolnych, które miałam, natomiast pamiętam to, że musiałam pracować właśnie w weekendy, w święta, w jakieś tam, wiadomo, że to nie było tak, że ja pracowałam ciągiem i że nie miałam żadnego dnia wolnego, na pewno miałam, tylko że ja tych wolnych dni nie pamiętam, czyli jakby no, dosyć kiepsko to wyglądało. W kolejnej pracy, jak pracowałam jako pracownik administracji, na początku to była taka praca typowo przynieś, wynieś, pozamiataj, naprawdę. Ja przygotowywałam salę pod jakieś tam spotkania, to się tam zanosiło termosy z kawą, herbatą, ciasteczka, jakieś tam czasami się zamawiało catering, dbałam o to, żeby magazynek z rzeczami biurowymi był pełny, więc robiłam zamówienia na długopisy, papier, ksero i tak dalej. Natomiast potem, jak dostałam nową funkcję, ponieważ został wprowadzony nowy system do archiwizowania faktur i było potrzeba, żeby ktoś te faktury po prostu wprowadzał do tego systemu i się okazało, że to jest robota na cały etat. No i ja tą robotę dostałam i na początku było tak, że ja praktycznie przez większość tygodnia pracowałam po bardzo wiele godzin, bo oprócz tego standardowego etatu zostawałam jeszcze bardzo często do 22 w pracy. Ja wracałam tylko po to, żeby się przespać i rano z powrotem iść do pracy, a i tak się nie wyrabiałam z robotą. Ja byłam też młoda, na tamtym etapie miałam inne myślenie. Nie wiem, czy ta robota wolno mi szła, czy wydawało mi się, że się do swojej pracy przykładałam i że generalnie życia na tamtym etapie za bardzo nie miałam towarzyskiego. A i tak jakby nie skończyło się to zbyt dobrze, także mówiąc krótko, nie przedłużyli mi kontraktu, bo stwierdzili chyba, że jestem za mało wydajna, bo ja już chyba na tamtym etapie któregoś razu po prostu już miałam dosyć i stwierdziłam, że wiecie jak jest, a jakby tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. No i zrobiłam taki myk na takiej zasadzie, że mój tata pracuje w zakładzie, który na tamtym etapie oni, jak są zakłady, które mają, nie wiem, dokładają się do wczasów pod gruszą, tak oni mieli domek w okolicach Zakopanego i wystarczyło się zapisać na ten domek, dostawali klucze do tego domku i można było sobie do tego domku jechać. No i moi rodzice właśnie mieli ten domek załatwiony na jakiś tam czas i ja stwierdziłam, że ja mam dosyć tego wszystkiego i że po prostu jadę z nimi. Tam wtedy jeszcze była oczywiście historia z moim ówczesnym chłopakiem, ex-narzeczonym, który też miał z nami jechać, jak zwykle coś wymyślił, ale w ogóle nie będziemy się w to zagłębiać. Wiem, że miałam bardzo trudny czas wtedy i jak się okazało potem, to, że jakby moje zdrowie psychiczne w tym momencie postawiłam na pierwszym miejscu, mam wrażenie, że trochę zostało wzięte jako lewactwo i że to już był taki typowy gwóźdź do trumny i że potem właśnie już mój kontrakt nie został przedłużony. Oni mnie de facto nie wyrzucili, po prostu nie przedłużyli mi umowy, która się kończyła. No i jakby to, wydaje mi się, że to był taki pierwszy raz, kiedy ja się tak dobitnie zderzyłam z tym, że praca zaczęła mnie bardzo mocno pożerać. Jakby moja psychika bardzo mocno na tym ucierpiała i to była taka typowa korpa, no było źle. W następnej pracy, tą następną pracę, teraz się zastanawiam, ale następna praca to już był lajcik. Następna praca, tak, udało mi się ją chyba znaleźć w miarę, właściwie się zastanawiam, nie, poczekajcie, około 2 miesięcy szukałam pracy, 2 miesiące byłam bez pracy. I jak zaczęłam pracować, miałam taką bardzo fajną koleżankę, która jest tą moją Edzią. Widziałeś trend na Edzie?
Jest taki trend na TikToku, część z was pewnie wie, że jest jak to na TikToku dźwięk, pod który ludzie się dogrywają i jest to dźwięk, który jest zrobiony z wypowiedzi Dagmarki z Królowych Życia. Aha. I że ona mówi tam, że niewiele jest osób w moim życiu, za którymi tęsknię, ale za tą moją Edzią tęsknię. No i właśnie ta moja koleżanka jest taką osobą, której mi trochę chyba w sumie brakuje w życiu, bo było spoko, ja nawet nie wiem o co, jakby już nie pamiętam, z czego ta nasza znajomość się totalnie rozeszła, bo byłyśmy na jakimś etapie bardzo blisko, no całe te 2 lata byłyśmy blisko, no, chyba 2 lata razem pracowałyśmy, tak mi się wydaje, i potem jeszcze utrzymywałyśmy kontakt bardzo długo, po prostu kolegowałyśmy się, nawet przyjaźniłyśmy, i to był taki etap, kiedy ja miałam super work-life balance, dlatego że ta praca to była na zasadzie przyjść, posiedzieć, wyjść i dostać pieniądze. Naprawdę, te pieniądze nie były kosmiczne, bo to była naprawdę taka no też nie głodówkowa, ale no po prostu na tyle, żeby zapłacić, zjeść coś, ale nie stać mnie było na jakieś luksusy, jakieś nie wiadomo co, po prostu taka zwykła, standardowa praca, ale też się nie przepracowywałam, więc mogłam wtedy, pamiętam, że chyba jeszcze to był ten etap, kiedy ja studiowałam, kiedy robiłam te drugie studia właśnie na Uniwersytecie Warszawskim, i wydaje mi się, że jakby ja płaciłam za semestr 2800 zł. Teraz to się wydaje bardzo mała kwota, jak tak o tym mówię. Może nie tyle mała, ale nie jest jakaś taka, która by przerażała. Prawda? W kontekście. A dla mnie to wtedy była masakra. Bo kochanie, to była bardzo duża kwota w porównując, podejrzewam, że to było ile tam? Półtorej, dwie i pół miesięcznych wypłat? Moje dwie prawie, dlatego że ja, jeżeli dobrze pamiętam, nic nie wymyślam, to na tamtym etapie zarabiałam 1700 zł. No i właśnie o to chodzi. No, z czego około 700 szło na wynajem i 1000 mi zostawało na życie i na to, żeby odłożyć jeszcze właśnie na ten tylko semestr. Pamiętaj, że to była warszawska pensja. Tak. I w tym czasie, tak, podejrzewam, oczywiście, że w innych częściach Polski to mogłaś zarobić 70% tego. Najprawdopodobniej tak. Tak więc jakby ja to mam wszystko, jakby ja o tym, no, wiem, wiesz, ja to mam świadomość. Jeżeli chodziło o naprostowanie, 7, tak. Tak, 700, 800, 1000 zł, no to w takiej sytuacji te 2800. I to było tak, wiesz, z 14 lat temu, bo to był okolice roku 2010-2011. No to już pensje były trochę wyższe. Coś mi się wydaje, że coś ten deseń, że to były te lata. I tak jak mówię, wtedy to ja miałam, ja się w pracy mało stresowałam, nic w ogóle się jakoś szczególnie nie działo. Nikt do ciebie też z pracy nie wydzwaniał, bo ja byłam wtedy, my obie byłyśmy recepcjonistkami po prostu. Ekstra. Jakby jeżeli to była taka idealna praca na tamten czas, bo ja nic więcej nie potrzebowałam. Ja też nie miałam parcia na to, żeby zarabiać kokosy. Mnie było tam wygodnie, wiesz, zero stresu, przychodzisz, wiesz, posiedziałyśmy, pogadałyśmy, jakby wiadomo, tam było jakieś tam pewne rzeczy do zrobienia, ale nie przemęczałyśmy się, absolutnie się nie przemęczałyśmy. I to był chyba taki najmniej stresujący czas dla mnie, no ale niestety firma się zawinęła, w związku z czym straciłyśmy pracę, obie. I ja wtedy, mnie się jakoś tak bardzo, bardzo płynnie udało przejść do następnej pracy, w której nie wytrzymałam zbyt długo. No to nie była praca po prostu na moje możliwości wtedy. Wydaje mi się, że byłam za mało dojrzała, pomimo że nie byłam bardzo młoda, no bo miałam już 20 parę lat grubo, ale jakoś tak, no nie wiem, nie kliknęłam z tą pracą. No i widać było, że ja nie jestem z tej pracy za bardzo zadowolona, oni nie byli ze mnie zadowoleni. Ja wtedy pracowałam jako niby, tam był taki dziwny układ, bo ja niby byłam recepcjonistką, ale też byłam jednocześnie asystentką pana prezesa i to było takie no nie do końca. I pamiętam, że wtedy to była tak na dobre moja ostatnia praca korporacyjna, zanim się zdecydowałam, że dosyć tego, i miałam rok przerwy od pracy na etacie i byłam tylko na YouTubie. I to był też bardzo trudny czas, no to tam to już w ogóle work-life balance nie było. Nie było. Chociaż powiem ci, że początek był bardzo stresujący. To był jeden, jedyny raz, wydaje mi się wtedy,
kiedy zadzwoniłam do mojej mamy, że potrzebuję pieniędzy na czynsz, bo nie miałam. A potem już jakoś tak to wszystko się delikatnie rozkręciło. Też na tamtym etapie było to na zasadzie takiej, że żyłam trochę od pierwszego do ostatniego, ale z czasem jakby wszystko zaczęło się poprawiać i potem już zaczęłam, wiadomo, pracę etatową, którą miałam przez kilka lat. Teraz jestem mamą, więc zupełnie inna historia. Ale tamten czas wspominam wbrew pozorom bardzo dobrze i to przejście potem na etat też wspominam dobrze, dlatego że to nie było przejście z jednego świata do drugiego, tylko jakby rozszerzyłam sobie to co robiłam do tej pory i wbrew pozorom, pomimo tego, że miałam bardzo mocno zaburzony work-life balance, bo ja pracowałam, nie dość, że pracowałam w biurze, to jeszcze potem przychodziłam i pracowałam w domu, dlatego że na początkowym etapie moim głównym obowiązkiem było to, żeby zebrać jak najwięcej osób do naszej sieci, więc rozmawiałam po prostu zwykle, jak to wiadomo, dziewczynom pasowało po południu, więc rozmawiałam z wszystkimi innymi koleżankami z branży na Skype'ie czy przez telefon, właśnie wieczorami już z domu. Więc no, nie miałam absolutnie żadnej równowagi w tej kwestii, tylko cały czas byłam w pracy, ale nie czułam tego, że jestem w pracy, bo robiłam to, co lubię na tamtym etapie. Widzisz, to jest tak, że jak mówiłaś o tym, to ja od razu pomyślałem, że my mamy w domu, mamy biuro, zrobiliśmy z najmniejszego pokoju, wspominaliśmy już o tym. Tak. Mamy tam nasze dwa biurka, jest cała masa naszych książek, szpargałów, różnych rzeczy i my generalnie tam wchodzimy do pracy, żeby coś zrobić pracowego, ale nie takiej pracy, tylko pracy, która nie jest traktowana jak praca. To jest taki paradoks, że robimy coś, co dla innej osoby, inna osoba mogłaby traktować jak pracę, a my to traktujemy w sumie pod kątem naszych pasji. No więc, tak. Więc jakby, jak to mówiłaś o tym, to mówię, to w takim razie, nie, gdzie jest ta granica? Chyba każdy z nas musi sobie wytyczyć. Ale wiesz, o co chodzi? Mówią, mądrzy ludzie mówią, że jeżeli uczynisz ze swojej pasji pracę, to nie przepracujesz ani jednego dnia. Czy tam, jeżeli będziesz robić to, co lubisz, no to nie przepracujesz tak. ani jednego dnia. I ja tego doświadczyłam i to faktycznie tak jest, przynajmniej na tym początkowym etapie. Potem, wiadomo, im dalej w las, tym więcej drzew, zaczęły się problemy, różne dziwne historie, mniej lub bardziej i to akurat nie o tym teraz odcinek, ale mimo wszystko to była taka praca, którą ja lubiłam. Lubiłam tam przychodzić, lubiłam ludzi, z którymi pracowałam. To była zupełnie inna, tak jak wiesz, jak byłam w korpie. Jak tak z perspektywy czasu teraz patrzę, no to tam dużo było takiego fałszu, jakby dwulicowości, to wszystko było takie nadmuchane. Ja totalnie tam nie pasowałam. Ja byłam taką prostą dziewczyną prawie, że ze wsi, a to był... No wiesz w jakim sensie. Ja też wiem, rozmawialiśmy tak, na bo temat. On za każdym razem mi mówi, Częstochowa to nie wieś. No i, ale ja nie w tym sensie już teraz. Ja wiem, ty tam przemieszkałaś ile, półtora roku. Ale nie, nawet nie to, że moi rodzice mieszkają na wsi. Chodzi mi o porównanie tych ludzi, którzy pracowali tam i ja, która się wyrwała z dużo mniejszego miasta i jeszcze ja nigdy nie byłam tą taką, wiesz, najpopularniejszą dziewczyną, gwiazdą w klasie, nie wiadomo. Ja byłam taka raczej przeciętna, jakby dobrze się uczyłam, byłam towarzyska, jakby ludzie mnie lubili, też nie było tak, że byłam jakimś tam, wiecie, tymi, jak to na amerykańskich filmach czasami są te takie obozy, że są ci popularni, ci te gicy, no wiecie, o co chodzi. Teraz, wiesz, jak już... Jak jesteś geekiem, to też możesz być popularna. No ale wiesz, o co chodzi, jak są te takie dwa obozy, tych popularnych i tych wyśmiewanych, to ja byłam tak bardzo mocno po środku. Ja się dobrze uczyłam, ale ja się zadawałam z popularnymi, natomiast sama nigdy nie byłam nie wiadomo kim. I to się przekładało na to, jak się też czułam, jak poszłam do tamtej pracy, że byłam po prostu taką troszeczkę zagubioną dziewczynką, która nie do końca potrafiła się ubrać zgodnie z dress code'em. Ja wiem, że to było w ogóle, wiecie, obgadywane, zdarza się, no Jezus Maria, no nieważne, już teraz mnie to nie rusza, ale wiem, że po prostu ja tam nie pasowałam. Rozumiem. I tyle. Ale ja doświadczyłem
twojego miejsca pracy, będąc tam, bo ja tam byłem. Mówisz o tym ostatnim miejscu miejscu pracy. I rzeczywiście tak było, tak jak mówisz, że ja czułem się tam bardzo komfortowo, wiedząc, że dziewczyny jak tam pracowały, to one były, miały bardzo duży komfort tej pracy. Co było dla mnie o tyle dużym zaskoczeniem, że ja do tamtego momentu nie doświadczyłem czegoś takiego osobiście pracując, więc patrząc tak z boku, to mówię, wow, to czyli da się. Czyli jakby ten komfort pracy, możliwość pracowania w naprawdę fajnych warunkach bez jakiegoś takiego niepotrzebnego napięcia jest możliwa przy utrzymaniu standardów i przy utrzymaniu jakichś celów i osiągania tych celów. No to było fajne, że mnie się to podobało, że no ja nie ukrywam... Pijemy! Tak, pijemy. Że była tam akcja, że ja też swoje dołożyłem. A tak, Błażej wtedy zrobił bardzo dobre wrażenie na moich koleżankach, szczególnie na Kakusi, ponieważ udał się na chwilkę na dół, już nie pamiętam, czy ty po prostu chciałeś wyjść do sklepu, czy gdzieś poszedłeś, czy... Zostałem poproszony, bo to było, przecież to było lato. No było lato. Lato i było dość ciepło. Ja już nie wiem, czy tam coś było z klimatyzacją, czy coś. Chciałyście, żebym wam poszedł i kupił lody. A, to my cię poprosiłyśmy, no dobra. Tak. Nie dość, że wrócił z lodami, to ty wróciłeś chyba z całą tortem lodowym tam. Po prostu. Tak. Ja poszedłem, mówię, nie będę wam jakiś tam jakichś dziwnych wynalazków po prostu z chemią kupował. Do Grycana poszedł, bo tam obok był Grycan, więc... ale wiesz, my generalnie miałyśmy taki układ, że my wiedziałyśmy, że jakby my możemy sobie tutaj śmieszkować, heheszkować, różne historie opowiadać, natomiast robota, która miała być zrobiona, była zrobiona. To nie było tak, że my przychodziłyśmy do pracy i my się opierdzielałyśmy. Wiedziałyśmy, co mamy zrobić, to miało być zrobione. A jak my to zrobimy, kiedy my to zrobimy, to już była zupełnie inna historia, tak? I o to chodzi, że jeżeli w takiej sytuacji jesteś w stanie wprowadzić coś takiego do pracy i jest ten rodzaj zaufania, to jest bardzo fajne, bo wtedy da się zupełnie inaczej pracować, czyli ktoś nie patrzy, nie zarządza po prostu, nie ma tego mikrozarządzania, tylko jest takie globalne zarządzanie, wyznaczanie celów, wyznaczanie zadań i po prostu ich osiąganie i wydaje mi się, że to jest dużo lepsze, nie wiem, może po prostu to wynika też z naszych osobowości, ale nam jest taki styl zarządzania bardziej odpowiada. Ja w ogóle teraz w tym tygodniu jakoś widziałam takiego TikToka. To jest kolejny raz, jak ja wspominam o TikToku. Teraz wy będziecie pić, jak Błażej będzie mówił, że nie ukrywa, że, a jeżeli ja będę wspominała o TikToku, to też możecie pić, bo to też się często zdarza. Oczywiście mówimy o kawie i herbacie. Tak, oczywiście, że tak. Jest kolejny trend, który się pojawił ostatnio i to do różnych grup społecznych. Jesteśmy mamami, więc wiadomo, że. Jesteśmy Polakami, więc wiadomo, że. I widziałam film z tej odsłony z cyklu I am a millennial manager. Czyli właśnie, że jestem tym menadżerem millennialsem i wiadomo, że nie interesuje mnie, o której wychodzisz, ważne, żeby robota była zrobiona. I tam było kilka takich przykładów, że właśnie jest ci menadżerowie, którzy się wywodzą już z tej epoki millennialsów, są bardziej elastyczni dla swoich pracowników, bardziej wyrozumiali przez to, że sami doświadczyli takiego szefostwa, które było nie w porządku i uznali, że sami takimi szefami nie chcą być. Bardzo mi się to podobało i myślę, że to super pasuje do tego, o czym rozmawiamy. Zdecydowanie tak. A to od razu mi się tak kojarzy, że no zobacz, my w sumie przeszliśmy przez jakieś tam prace i to zawsze jest jakaś tam praca, że od dołu i próbujesz nabudować to na tyle, na ile się da. Nie zawsze się udawało, ale bardzo często to były po prostu umowy śmieciowe, czyli w momencie, jeżeli jesteś w tym cyklu, że nie jesteś w stanie wyjść z tego po prostu, no nie wiem, z tej pułapki umów śmieciowych, to w tym momencie robisz bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo wkładasz zaangażowania i pracy po to, żeby tą pracę utrzymać, bo automatycznie ona nie jest dana raz na zawsze, jest jakby
problem z tym związany, że dzisiaj jest, jutro nie ma, przyjdzie pracodawca i cię zwolni, bo ma taką możliwość. Czyli co? Czyli dokładasz tak naprawdę więcej swojego zachodu i jesteś w tym długo, długo. I jeżeli stajesz się menadżerem, no to wydaje mi się, że taka sytuacja, że jeżeli ty rozumiesz, że tym bardziej, że jeżeli albo nawet jako menadżer masz też taką umowę śmieciową, a jeżeli nie, to ludzie, którzy dla ciebie pracują, jeżeli mają, no to wiadomo, że też będziesz, jeżeli w miarę masz na tyle dużo rozsądku, to będziesz chyba brała pod uwagę, że ci, którzy pracują na tych umowach śmieciowych pod tobą, no też nie mają łatwego życia. Nie, no na pewno, chociaż ja przyznam się szczerze, miałam bardzo dużo szczęścia, dlatego że ja praktycznie nie pracowałam na zleceniach. Ja przez większość swojej tej kariery zawodowej, takiej typowo etatowej, miałam umowę o pracę, co było super, naprawdę miałam bardzo dużo szczęścia pod tym względem. Nawet jak pracowałam w Orange'u, to była umowa normalnie, wyobraź sobie, o pracę, tylko tyle, że ze stawką godzinową. Aha. Więc to było tyle ciekawe, że nie wiem jak to zrobiłam, ale... bardzo to doceniam i bardzo to szanuję, że tak mi się do tej pory udawało, więc pomimo, że chociaż, ale wydaje mi się, że pomimo, że sama tego jakoś bardzo mocno nie doświadczyłam, to znam realia i wiem jakby jakie to może być uczucie, jeżeli nie masz tego komfortu, bo to nawet jest, wiesz, to już jest jedna sprawa, że musisz się dwa razy bardziej starać, żeby pracę utrzymać, ale też dodatkowo to jest dużo bardziej stresujące i też dużo więcej wymaga planowania organizacji, bo urlop bezpłatny. Idziesz na zwolnienie, jeżeli teraz już od jakiegoś czasu, bo na początku nawet tak nie było z tego, co mi się kojarzy, mogę się mylić, wyprowadźcie mnie z błędu, jeżeli się mylę, ale wiem, że wcześniej było tak, że na umowy zleceniach nawet zwolnienia też były takie, że jak miałeś zwolnienie, no to nie idziesz do pracy, nie masz zapłacone. Potem się okazało, że już jest opcja odprowadzania tej składki zdrowotnej, więc to jakoś tam było uregulowane, ale tak jak mówię, mogę się mylić, więc jeżeli jest ktoś z was mądrzejszy ode mnie w tej kwestii, to zostawcie nie, sprostowanie już, w komentarzach. Nie pamiętam, jeżeli chodzi o prawo ubezpieczeń społecznych, bo ostatni raz miałem z nim do czynienia w 2009 roku. To tak. Masz bardzo nieaktualne dane, choćbyś nawet nie. pamiętał, także zdaję sobie sprawę, jakie to może być trudne, dlatego że ja sobie zawsze ceniłam właśnie to, że mam pulę urlopu na cały rok do wykorzystania, że właśnie jeżeli coś się stanie, chociaż ja ze zwolnień raczej nie korzystałam, ja bardzo długo ze zwolnień nie korzystałam praktycznie wcale, jeżeli coś mi było, to raczej brałam urlop na żądanie i następnego dnia przychodziłam do pracy. Różnie z tym bywało. Właśnie o to się rozchodzi, czyli to jest tak, że niezależnie od tego, jaką miałaś umowę, rodzaj tej umowy, to mimo wszystko wkładałaś tyle zaangażowania w tą pracę, że potrafiłaś swój czas wolny poświęcić na to, co ci się należało, czyli na możliwość pójścia na zwolnienie, czy na to... Tak, owszem. Ale chodzi mi o to, że oddawałaś swój czas, który nie do końca musiałaś, bo należało ci się coś innego, natomiast byłaś tak oddana tej pracy, że nawet nie brałaś więcej tego czasu, żeby można było dojść do siebie, tylko po prostu wracam i znowu pyk w kierach pracy. Ja generalnie jakby nie przepadałam nigdy za zwolnieniami. Jakby dla mnie to było takie, bo potem się z tego ciężko wraca, potem jak już wracasz i musisz nadganiać to wszystko, to tak samo miałam w szkole. Ja w ogóle, mój organizm był tak zaprogramowany, że ja chorowałam raz do roku w ferie zimowe. I ja miałam 100% frekwencji w szkole przez wiele, wiele lat. Tak więc tak się zaprogramowałam i potem w pracy też mi było... jakby, no nie lubiłam tego, to jest raz, że nie lubiłam za bardzo chodzić do lekarza, dla mnie, mówię, no co ja będę z katarem, no Boże drogi, katar leczony, nieleczony, trwa 7 dni, no wiecie o co nagle, chodzi. Nagle na pole medycyny wchodzimy. Więc lekarze, to, że potem nadrabianie tego i miliony już
wiecie, urlop to jest zupełnie inna sprawa, już po urlopie powroty są ciężkie, ale na urlopie przynajmniej z założenia wypoczywasz, tak? Tak więc przyjeżdżasz z naładowanymi bateriami, a jeżeli chodzi o zwolnienie, to niby chory jesteś, niby masz się zrelaksować, a ja, no nie, to po prostu było nie dla mnie, tak więc... Ja nie chcę nic mówić, my jesteśmy po czasie, okresie świątecznym, mm-hmm. gdzie było wolne jakoś... Do tej pory nie możesz wrócić do siebie. Ty sobie jeszcze to przedłużyłeś, bo tą konferencją, więc już w ogóle. Ale to nawet nie o to chodzi, że wiesz, o kwestię pracy, tylko o to wypoczywanie, co mówisz w tym momencie. To zapomnij to. Ja wiem, że ty myślałeś, że wiesz, pół roku nasza córka skończy, życie stanie się prostsze, a to życie staje się coraz trudniejsze. To nie było tak, bo widzieliśmy, że łatwo nie będzie. Ale jeżeli chodzi o właśnie zachowanie tego balansu, bo jeszcze jedna taka kwestia jest, że jak patrzę po prostu na swoją historię pracy, to wiem, że do pewnego momentu, szczególnie jak miałem 20 kilka lat, to jeżeli chodziło o pracę, to było na zasadzie w moim, po prostu mój umysł był tak nastawiony, że mogę pracować na tyle dużo, na ile się da, bo trzeba pewne rzeczy nadrobić, trzeba zrobić. Jak pracowaliśmy dla siebie, no to już w ogóle była ta praca, ta po prostu pracowanie po 16 godzin dziennie i cały czas po prostu głowa w pracy i w ogóle. I kwestia brania na przykład tygodniowego urlopu, no powiem szczerze, że był taki moment, mówię, to miałem jeszcze 20 parę lat i jeszcze studiując, że mówię, no nie ma takiej możliwości, bo po prostu raz, że nie ma kiedy, a dwa, że nawet jakbym wziął ten urlop, to ten urlop byłby zniweczony czymś innym, bo zawsze coś by mi zaprzątało głowę i branie tego urlopu, czyli odcinanie swojego dochodu w tym momencie na poczet jakiegoś odpoczywania, które odpoczywaniem by nie było, no po prostu było bezsensowne, więc to było na zasadzie po prostu pracujemy, i jakoś to będzie, i jakoś nie docierało do mnie to, że trzeba mieć możliwość odpoczywania, że nie doceniałem na tamtym momencie, że jakby koncept znałem, ale żeby stosować, zdecydowanie nie. I dopiero, no, nie, że jakoś bardzo, bardzo długo mi zajęło, ale wiem, że było to kilka tych pierwszych lat, jak pracowałem, że jeżeli chodzi o urlop, no to ten urlop był i rzadki, znikomy i tak jak mówię, był troszkę bezsensowny, bo też to było takie na tyle nieporadne, że trzeba by było po prostu poświęcić czas, który i tak gdzieś tam by uciekł, więc to było na tyle niefajne. A teraz bym chciał i lubię mieć możliwość, żeby po prostu się odciąć w pewnym momencie, żeby mieć możliwość resetu i trzeba o to dbać. Prawda, że to nie wiem, to chyba z wiekiem przychodzi, że ciało już odmawia posłuszeństwa i nagle mówimy, jakbyśmy mieli nie wiadomo po ile lat, ale prawda jest taka, że przy ilości snu, które my mamy w tym momencie, to jakby docenia się to, że tego snu w momencie, kiedy jest go więcej, to wtedy się czuje, że jest go więcej, można inaczej zupełnie funkcjonować. Ja mówię dzisiaj wstaliśmy o 5 nad ranem, gdzie normalnie wstajemy o dzień wolny. Podkreślam, 5 rano. No. Co ja wam mogę powiedzieć? No, kto ma pszczoły, ten ma miód. Nie, żartuję sobie. Wiecie, jakby no, jeżeli o to chodzi, to my w tym momencie mamy work-life balance trochę inaczej. I to jest kolejna kwestia, no. Że właśnie zaburzenie, bo jeżeli masz zobowiązania rodzinne, niezależnie od tego, czy to chodzi o dzieci, czy jakieś osoby bliskie, którymi musisz się opiekować, no to też jest trudne, bo jeżeli musisz się kimś opiekować niezależnie od tego, po prostu choroba, wiek, cokolwiek innego, jesteś odpowiedzialna za tą osobę, no to też zaburza i też trudno jest ten balans wyłapać, żeby ktoś po prostu mógł swobodnie funkcjonować. Czyli zobacz, jak tak naprawdę bardzo trudno jest, żeby osiągnąć coś takiego, bo a raz, że warunki, czyli ile zarabiasz, na jakim kontrakcie, jak stała jest ta praca, jak stały jest ten przychód z tej pracy, jak dużo masz zobowiązań i w pracy, i poza pracą, że jak bardzo trudno jest wyłapać, żeby dało się po prostu, żeby była jakaś taka. No bo na to składa się bardzo wiele czynników. Jakby wiesz, tak jak ja,
teoretycznie nie chodzę do pracy. Teoretycznie jakby nie mam pracy. Tak? Siedzę w domu, jak to się fajnie mówi. Siedzę z dziećmi w domu. Natomiast był taki moment teraz, tak naprawdę druga część roku 2023 dla mnie była taka, że ciężko było nie tylko mnie, no tobie tak samo, ale mnie jako matce zostającej w domu wygospodarować czas w większej ilości dla siebie, bo prawda jest taka, że Błażej bardzo mocno się starał i jak tylko był w domu, no robił tak, żebym ja mogła cokolwiek sobie porobić, jak to ty mówisz, natomiast bardzo często warunki były takie też, że po prostu jak już przychodził ten wolny tydzień, to my mieliśmy tyle różnych rzeczy do zrobienia, że nawet jakby chciał zająć się dziećmi, żeby to on zajął się dziećmi, to nie było na to czasu, bo my musieliśmy zrobić milion różnych innych rzeczy. I przez te właśnie, przez te pierwsze miesiące teraz było nam o tyle trudniej, że też wieczory były takie, że w sumie siadaliśmy tylko na tej kanapie i już nam się nic nie chciało, oglądaliśmy i tyle. Teraz sobie jakoś tak teraz ostatnio postanowiliśmy i to nawet nie tyle, że konkretnie od nowego roku, tylko po prostu w ostatnim czasie, że oglądamy pół odcinka, odcinek w zależności od tego, jaki jest długi, w okolicach godziny 21 robimy na górę, idziemy na biurach, do biura chwilę sobie posiedzieć. I tam każdy robi to, co mu się żywnie podoba. Ja realizuję swoje pasje, Błażej różne rzeczy, czy to do tak zwanej swojej drugiej pracy, czy tam sobie czyta, czy no po prostu... Ale to też zależy od dnia tak naprawdę. Tak. Bo to nie zawsze ma się przestrzeń w głowie na to, żeby robić coś trudnego i ciężkiego. Czasami po prostu pewne rzeczy trzeba zrobić i ale fajne jest to, że my mając tą przestrzeń fizyczną, że łatwiej jest te kwestie realizować, bo w momencie, kiedy miałabyś rozłożyć się na przykład z tymi rzeczami za każdym jednym razem na stole kuchennym, nie. To a ile osób jest takich, co po prostu nie ma innej możliwości i tak robi. Tak, dlatego ja mówię, że nam to by się przyszłościowo to już tak przydał czteropokojowy dom. A w ogóle pięciopokojowy to o Jezusie! No bo wiecie, jakby dla każdego z dzieci po pokoju, my sypialnia, jeszcze dla każdego z nas biuro, chociaż powiem ci szczerze, że chyba nie chciałabym mieć osobnego biura od ciebie. Ja lubię w ogóle ten czas wieczorem, jak my idziemy, my nawet czasami za dużo ze sobą tam nie rozmawiamy, tylko po prostu nie jesteśmy. Nie mamy już o czym, tak, to już jest ten etap w związku. Ja pierdzielę, no normalnie nic się nie da powiedzieć. Przepraszam. Co mówisz, że lubisz jak tak, lubię ten czas, bo pomimo, że jakby, mówię, czasami nawet za dużo ze sobą nie rozmawiamy, bo nie mamy o czym. A widzisz, czyli jednak miałem rację. To spędzamy jednak mimo wszystko ten czas razem i to jest jakieś takie... Pewnie. Nie, razem, ale osobno to jest ten... No ale to źle brzmi, razem, ale osobno. Bo to jest fińskie podejście. Nie wiem, na ile jest w tym prawdy. Kiedyś czytałem, że właśnie jest jakiś taki rodzaj dziwnej atomizacji w rodzinach fińskich, że tam ludzie spędzają czas razem, ale osobno. Że oni są w grupie, są bardzo niezależni od siebie. Mhm. No taki model po prostu bycia i spędzania czasu. Nie no, jakby to co my robimy, to jest zupełnie inna historia. Jakby my w tym momencie jakby dla niektórych z was możemy mieć nie do końca zdrowy poziom spędzania czasu ze sobą, dlatego że mało, może inaczej, spędzamy czas osobno w zasadzie tylko jeżeli Błażej jest w pracy albo musi coś załatwić, tak? Bo tak to raczej spędzamy czas razem, bo albo gdzieś wspólnie jedziemy, albo jesteśmy wspólnie w domu. Przez to, że... Albo wspólnie nagrywamy podcast. Albo wspólnie nagrywamy podcast. Przez to, że mieszkamy na, jak to ja mówię, Wygwizdowie troszeczkę, ale ja ten nasz Wygwizdów bardzo szanuję i to już ostatnio się o tym przekonałam wielokrotnie. Mimo wszystko, nie jest idealnie, ale jest super. No to dodatkowo ja nie mam prawa jazdy jeszcze tego takiego samodzielnego, więc nie mogę po prostu na przykład umówić się na pazurki, zostawić Błażeja i sobie jechać, nie?
nie ma takiej sytuacji w tym momencie, bo Ubery nie działają. Jakby wam to powiedzieć. Jest aplikacja... Za daleko jest. Jest aplikacja FreeNow, ale żadne auto, ten samochody tutaj w aplikacji FreeNow nie są. Kiedyś próbowałam, mówię, może zamówimy. Nie ma opcji. Żaden samochodzik się nie pojawił. Także to jest troszeczkę też ograniczające. Więc nie mamy tego takiego, myślę, że jakbyśmy mieszkali albo w mieście, albo po prostu w takiej, albo jakbym ja bym miała prawo jazdy, no to w tym momencie byłoby bardziej też tak, bo absolutnie nie mamy z tym problemu, żeby właśnie było tak, że jedno sobie wyjeżdża, drugie sobie wyjeżdża gdzieś tam. I to też jakby może nie na tym etapie aż tak bardzo, jak dzieci są małe. Myślę, że jak dzieci będą starsze, to też będzie to troszeczkę inaczej wyglądało. Na pewno. Tym bardziej, że już do tego czasu ja muszę to prawo jazdy zrobić, umówmy się, bo trzeba je do szkoły wozić, tak? No ale też pamiętasz, że na samym początku, jak był pierwszy lockdown, to nie było niczym dziwnym dla nas spędzanie całych dni, dlatego że my to robiliśmy wcześniej. Ja ze względu na późne godziny pracy w tamtym czasie po prostu byłem w ciągu dnia, wiesz, byłem. Też i, prawda jest i taka. Każdy z nas robiło przy biurku, te biurka stały obok siebie i my całe dnie spędzaliśmy ze sobą. No i to były tak naprawdę, wiecie, my zamieszkaliśmy ze sobą w styczniu, lockdown się zdarzył w połowie marca, czyli 2 miesiące później, tak. Luty, marzec, 2 miesiące tak. Później, więc mieliśmy tego doświadczenia ze sobą w tak dużym zakresie, raptem 2 miesiące. Wcześniej żyliśmy w związku na odległość, widywaliśmy się bardzo rzadko, więc to się mogło różnie skończyć, wiecie, o co chodzi, bo no, jakby to było bardzo mocno sprawdzające dla naszego związku, tak? I zdecydowanie tak. Podczas pandemii tak naprawdę wiele związków przeżyło potem taką próbę, no bo zostali zmuszeni do tego, że musieli spędzać czas tylko ze sobą, no i wiele z tych związków nie przetrwało, tak więc my sobie próbę zrobiliśmy na chwilkę przed pandemią, tak. I wyszła ona pozytywnie, no a potem pandemia, to już w ogóle zupełnie inna historia. My mieliśmy troszkę inną pandemię niż wszyscy inni, także wiecie. Nie, ale nie ma o czym mówić. Nie, to nie o to chodzi, ale chodzi o to, że właśnie teraz pytanie, czy dla tych z was, którzy pracują zdalnie albo częściowo zdalnie, czy jesteście w stanie odnaleźć właśnie ten balans? Moja koleżanka w pracy, ona na przykład pracuje, ma 2 dni pracy zdalnej, niejednokrotnie na przykład wrzuci na storkę na Instagramie, że tam pranie na przykład robi w przerwie, tak? O, widzisz, ale to była też jedna z tych rzeczy odnośnie tego TikToka o menadżerze Millenialsie, że ją nie interesuje to, czy robisz tak zwane te runarounds, czy jak one się tam nazywają, bo ona robi dokładnie to samo, po prostu robota ma być zrobiona. Także wiesz. Też zależy chyba od charakteru pracy. Tak, różne rzeczy ludzie robią na zdalnej pracy, umówmy się. Bo różne historie słyszałam, także wiecie, no jakby zdalna praca jest, ja jestem zdania cały czas, jeżeli robota jest zrobiona, nie jest ważne kiedy. Jeżeli musicie być pod telefonem, bo ktoś czegoś od was potrzebuje podczas tej pracy, kiedy jesteście niby w domu, ale pracujecie, a nie odbieracie, no to wtedy jest problem, bo powinniście być dostępni. Ale jeżeli to są jakieś inne tam historie, to ja bym jako szef podchodziłabym do tego na luzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Aha. No, jak zostanę szefem, to wtedy się dowiemy, czy faktycznie zweryfikujemy to. Zostanie wprowadzony autorytaryzm, tak. Całkowity. O, ja mam potencjał na bycie dyktatorem, także... Tutaj ja tak będę najlepszym menadżerką na świecie, tak? Do rany nie, przyłóż. Tu wiesz, z kikiem będę chodziła. No, może być różnie, wiecie, ale to znaczy niech się wypowiedzą osoby, które miały przyjemność bądź nieprzyjemność ze mną pracować. Jak to faktycznie wygląda? Nie, dobra, żarty żartami. Wydaje mi się, że jakby teraz... nie wiem, jakby to wyglądało, jakbyśmy mieszkali w Polsce, dlatego wydaje mi się, że kultura pracy w Polsce i dynamika pracy w Polsce wygląda troszeczkę inaczej, ale to też bardzo dużo zależy od tego, jaką byśmy mieli pracę. No, dokładnie. Nie wiem, ponieważ nie wiem.
Jak wiecie, ja, jeżeli chodzi o historię pracy, samej pracy, stricte pracy, w Polsce nie mam masz żadnej prawie żadnej. Mm. Natomiast jeżeli chodzi o różne inne rzeczy, współpracę z ludźmi jak najbardziej, ale to już jest jakby inny charakter. Wtedy to już nie jest tak typowo pracowe na zasadzie układ pracownik-pracodawca. W związku z tym ta współpraca przebiega na zupełnie innym poziomie, więc no, wydaje mi się, że to wygląda inaczej już w tym momencie w Polsce, aniżeli jak to wyglądało dawniej, ale wiadomo, no, czasy się zmieniają, a niektóre osoby niekoniecznie. Prawda? Bo nie wiem jak. U mnie by to wyglądało po tej przerwie? Jakie to by było zderzenie dla ciebie z rzeczywistością polską w porównaniu z tym, jak wiesz, i czy by się udało właśnie zachować ten złoty środek pomiędzy byciem w pracy, a byciem w domu i życiem domowym i miejscem dla siebie i na swoje takie odmóżdżenie się, no bo tak jak mówię, nie wiem jak to teraz wygląda i też wszystko pewnie zależy od tego po prostu, jaka by to była praca, jakie warunki. Jaka praca, jaka płaca. A, to też inna sprawa. Także odpowiadając na twoje pytanie, nie wiem, nie przeżyłem to, nie wiem, nie będę się mądrował. Nie, ale ja to nie mając takiego z mojej strony to było takie bardziej pytanie retoryczne, bo ja wiedziałam, wiem, że odpowiedź, że nie wiesz, no bo skąd masz wiedzieć. No. Także zachowując work-life balance, dosyć na dzisiaj przepracowaliśmy. Nie no, ja jeszcze będę musiała się napracować, bo trzeba będzie troszeczkę tutaj lekki montaż uskutecznić, bo mieliśmy, z tego co mi się wydaje, dwie przerwy. Mieliśmy, ale dobrze, jakby... Tutaj trzeba poskładać sprzęt. Tak, to samo się nie zrobi. Tak, więc ja będę montować tutaj. On operator. Jest, rozumiecie, on jest hostem, on jest tym gościem od... obsługa techniczna. Obsługa techniczna planu, dźwiękowiec, rozumiecie, bo teraz już ja nie tykam mikrofonów. Od tego razu, kiedy cały podcast nagraliśmy z moim wyłączonym mikrofonem, ja już mikrofonów nie tykam, więc również jest dźwiękowcem. No ja jestem w tym momencie tylko hostem i montażystą, ale uważam, że mi te dwie role w zupełności wystarczą. Każdy robi swoje, żeby było dobrze. Dokładnie. Dobrze, dziękujemy Wam bardzo jak zawsze za oglądanie i za wysłuchanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać właśnie jak to u Was wygląda. Jesteśmy bardzo ciekawi. Jeżeli macie jakieś propozycje tematów na następne odcinki, to też feel free. Zostawiajcie je w komentarzach. No i co, dziękujemy jeszcze raz za dzisiaj i do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękujemy, do usłyszenia.